Wasza miłość czytasz. Posłuchaj, Waść, bo historia arcyciekawa jest. Otóż w ziemi sandomierskiej, nieopodal Ropczyc na Podkarpaciu, nad strumieniem Niedźwiada wieś leży o nazwie Niedźwiedź. Niedźwiedzią też zwana lub Niedźwiadą. Od XIV wieku aż do XVI dobra te królewskie dzierżawione były przez ród szlachecki Gałków, a protoplastą jego był Prandota Stary, herbem od Roboż się pieczętujący, którego żywot początków XII wieku sięga. Stamtąd ród swój wywodzą Prandota Gałka Stary, Prandota Gałka Młodszy, Andrzej Gałka i syn jego Jan, Hieronim Gałka, takoż Jan Gałka, pleban z Biecza, który w roku pańskim 1515 dzierżawę oddał. W rodzie tym zaslych, a zasłużonych mężów nie brakło, a pośród nich byli Iwo od Rowąż, biskup krakowski w latach 1218-1229, Jan Prandota, takoż biskup krakowski w latach 1242-1266, ich śląscy krewni, dominikanie, święty Jacek i błogosławiony Czesław, Jan Sprowski, arcybiskup gnieźnieński, Jakub z Dębna, kasztelan krakowski i kanclerz króla Kazimierza Wielkiego, tudzież Jan ze Szczekocin, oddziałami rycerskimi dowodzący, które południowych granic Polski strzegły w wielkiej wojnie z wrażym zakonem krzyżackim. 1 marca roku pańskiego 1342 król Kazimierz wypowiedział zakonowi wojnę. Do pierwszej bitwy doszło 28 marca nieopodal Gdańska. Naprzeciw zakonnym stanęło około 10 tysięcy polskiej piechoty i około 2 tysięcy jazdy. Bitwa zacięta 2 dni trwała i zakończyła się polskim zwycięstwem. Druga wielka bitwa pod Poznaniem miała miejsce, a było to 26 czerwca. Po obu stronach prawie po 2000 żołnierzy poległo, ale wycieńczeni krzyżacy rozpoczęli odwrót w stronę Lublina i w końcu w księstwie halickim schronienie znaleźli. Prandota Gałka za swe zasługi 1 stycznia roku pańskiego 1343 mianowany został w Lublinie generałem oręża polskiego. W wojnie polsko-czeskiej w latach 1345-1348 takoż ród Gałków znaczne zasługi położył, a to za sprawą Prandoty Gałki z Niedźwiedzia, który przez króla Kazimierza Wielkim zwanego przez potomnych posłany był przeciw Czechom. Rycerskie zastępy pod jego wodzą potykały się z Czechami nieopodal wsi Pogoń koło Będzina i tam sromotną klęskę im zadały. Król hojnie Gałkę wynagrodził, a okrom tego w gronie innych, równie zasłużonych szlachciców, sam go na rycerza pasował. W roku pańskim 1345 Kraków oblegany był przez 8 dni przez króla czeskiego Jana Luksemburczyka i tu generał Prandota Gałka w walkach wielką strategią i odwagą się wykazał,
a na koniec pojmał i przed króla stawił wielu baronów czeskich, a wśród nich Hynka z Duby, Zajcza, Ptaczka i Also ze Strębelka. Mimo przeciwnością wielu, rzeczy wojenne szły dość pomyślnym obrotem. Spytek, kasztelan krakowski i Prandota Gałka, dowódca Kiryśników, przy pomocy wojsk węgierskich, dzielnie gromiąc Tatarów tudzież Litwinów, pędzili ich ku granicom litewskim. Tu niejaki odpór od Wołynia dał im książę Ostrogski, ale los wojny wciąż sprzyjał polskiemu orężowi, zdając się wróżyć rychłe oswobodzenie Rusi, a związki Litwy i Halicza z Przemyślem coraz jawniej wskazywały na chęć obywatelów nawrócenie pod panowanie króla Kazimierza. W wojnie tej król prawie we wszystkich bitwach dowodził całością oręża polskiego, a i sam stawał na polu walki, co mało co tragicznie mogło się zakończyć. Był on raniony w rękę i to zdradzieckim cięciem przez synowca swego Władysława, księcia Gniewkowskiego, który potem to ciężko odpokutował. Musiał oddać królowi swe księstwo jeno za 1000 czerwonych złotych, a sam na pielgrzymkę pokutną iść i pozostać w odosobnieniu zakonnym. Przed ciosem, który i śmiertelnym mógł być, zasłonił króla i zdrajcem pojmał jeden z kiryśników Gałki, Piorunkiem zwany. Gdy zatem wojska do Krakowa ściągnęły po wojnie i rzeczy zaczęły wracać do dawnego porządku, król, pomny waleczności i zasług kiryśników, wezwał na dziedziniec zamkowy całą chorągiew z jej dowódcą Prandotą Gałką. Stawili się tedy wszyscy, którzy z walk ocaleli, a była ich ledwie trzecia część z 4000 i to tak w bojach poszkodowana, że i ludzie, i zbroje, i odzienie, i konie nędzny bardzo widok przedstawiały. Król Kazimierz, widząc to, nie tylko im swe współczucie i wdzięczność okazał, ale i pochwał nie szczędził, a na koniec obwieścił Gałce, żeby od siebie zaczynając, każdemu z żołnierzy 3-letni żołd wypłacił. Przyrzekł także sumptem własnym zniszczoną chorągiew odnowić, a na niej zagodło dać nazwę Eligerów, to znaczy wybrańców rycerstwa. W zatargu polsko-krzyżackim o Pomorze, który roku pańskiego 1344 miał miejsce, kiedy Meklemburgia zajęła Holsztyn i Bremę, król Kazimierz udział zbrojny wziął, wysyłając 22 tysiące rycerstwa pod dowództwem Prandoty Gałki. Pod Holsztynem dwie wygrane bitwy on stoczył i począł obleganie fortecy, która poddała się dnia 4 września. Wtedy ruszył Gałka pod Bremę, aleć liczebniejsze oddziały meklemburskie pokonały tam polskie wojska, które zmuszone były pod Wisłą się wycofać. Tu posiłki nadciągnęły i nowe zastępy wojsk polskich wespół pokonały polskie oddziały Wismar oblegające, za czym ruszyły pod fortecę Bremen. Tutaj zwycięska się bitwa rozegrała, której generał Prandota Gałka trafiony został strzałą nieprzyjacielską. Ranę opatrzono, ale liczne powikłania nastąpiły, a nasilenie powikłań 2 lata trwało i w końcu do śmierci doprowadziło. Co 15 października roku pańskiego 1347 nastąpiło. Zapisane zostały ostatnie słowa zacnego rycerza Prandoty Gałki, herbu od Rowąż, odważnego i oddanego królowi, tudzież Zjednoczonemu Królestwu Polskiemu, a brzmiały one tak. Cieszę się, że mogłem pomóc. A wypowiedź ta o szlachetności męża onego
świadczyć będzie powszechnie.